Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Wysp Kanaryjskich. Chciałbym w dzisiejszym programie Wam powiedzieć taką radę, co jest dobre, jeżeli osoba już ma tą szczepionkę w swoim ciele, bo na pewno jedni już mają tą szczepionkę, a drudzy dopiero ją dostaną, niby że przeciw jakiemuś nowemu wirusowi, który się pojawił. A więc drodzy kochani, jeżeli już ktoś Was zmusi i wszczepi Wam tą szczepionkę i macie ją w organizmie, to zaraz w ten sam dzień trzeba wziąć dwie tabletki węgla aktywnego. Lub jeżeli ktoś ma w postaci naturalnej, może po prostu zażyć węgiel aktywny. Ten węgiel aktywny musi być zażywany przez 4 dni. To jest takie pierwsze uderzenie, żeby te trucizny wyszły z organizmu, które zostały wstrzyknięte razem z tą szczepionką. A drugim takim elementem pomocnym w tym procesie będzie srebro koloidalne 500. I zażywanie tego srebra 5 kropel z rana, 5 kropel w południe, 5 kropel na noc przez 5 dni. Jeżeli ktoś się jeszcze czuje źle po 5 dniach, no może zażywać troszeczkę więcej, może 2 dni więcej zażywać to srebro koloidalne. Ja chciałbym nadmienić, że takie srebro koloidalne jest do zdobycia w Polsce. Można je kupić w sklepach ekologicznych. Również tutaj w Hiszpanii idzie kupić to srebro koloidalne. I to srebro koloidalne, co spowoduje wydalenie wszelkiego rodzaju wirusów, wszelkiego rodzaju bakterii, grzybów z naszego organizmu. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyście zaopatrzyli się węgiel aktywny, jak również w srebro koloidalne. I to, drodzy kochani, po wstrzyknięciu w Wasz organizm tej szczepionki zażywacie przez 4 do 5 dni. I wówczas ten efekt już nie będzie taki zły na Wasz organizm. Już te trucizny po prostu zostaną w pewien sposób wyrzucone z Waszego organizmu. Jak również polecam wpicie dużej ilości wody. Czy ktoś ma tą wodę taką energetyczną, czy ma moją podkładkę z mojej firmy Energy Aron, może po prostu tą wodę energetyczną czy plazmowaną może po prostu pić. Dzięki piciu dużej ilości wody złe substancje, które są w szczepionce, zostaną przez organizm wyrzucone, wypłukane i wydalone przez nasz organizm. To by było, drodzy kochani, na tyle na temat szczepionek. Ja od Ciebie się żegnam, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy i do widzenia.